Higiena na pewno tu nikogo nie ma? Nie, Smajlik, moich rodziców nie ma w domu, a moja młodsza siostra śpi. Diana, jestem głodny. Chodź, nakarmię cię. Diana, to takie fajne, że nie ma tu ani dziewczyn, ani browiastego nawet. Tak, Smajlik, tylko ty i ja. No i moja młodsza siostra, która chrapie od bardzo dawna. Psz, psz. Tak, Smajlik, co byś chciał? Mleko, ciasto? Diana, i mleczko, i ciasto. O, a może masz kiełbaski jakieś? Smajlik, jest ciasto i mleko, nie mamy kiełbasek. Co tam jeszcze masz dobrego? Może jakieś lody albo czekolada? A co, nie pojesz sobie? Będziesz miał mleko i ciasto, mogę ci też zrobić herbatę. Dobrze, Diana, w końcu jestem twoim gościem. Najedzony facet to szczęśliwy facet. Dobra, Smajlik, usiądź sobie. Tak, Smajlik, ukroję ci kawałek ciasta, a ty posprzątasz stół. Bo lepiej, żebyśmy nie zostawili tutaj takiego bałaganu. No, Diana, chyba bym nie chciał, żeby twój tata się dowiedział, że byłem twoim gościem. Tak, Smajlik, pospiesz się i jedz. Spokojnie, Diana, zjem to i to. Dobra, bądź cicho, pójdę sprawdzić, co udany. Halo, Stawa? Jestem w domu Diany. Tylko ja i Diana i jej młodsza siostra gdzieś śpi. Tak, jest w porządku. Jem mleko, ciasto i myślę, że chyba kiedyś poślubię Dianę. Ważne, że jestem tutaj, a jej tata nie wie, że przyszedłem. Naprawdę jest czadowo. Zobaczymy, jak będzie potem. Dobra, lecę. Do zobaczenia później, zadzwonię. Uff, Dana śpi. O ty, mały koziołku, nie wyłączyłaś światła. Nie rozumiem, kto mnie nazywa koziołkiem? A czemu Diana mówi tak cicho? Może ona nie przyszła sama? Dana musi się dowiedzieć. Jak, Diana, wszystko w porządku? Cii, Smajlik, Dana śpi, jest w porządku, ale musimy być cicho. Bo jeżeli ona się obudzi, to wszystko naskarży. Dobra, rozumiem. Dolej mi jeszcze troszkę mleka. Smajlik, a ty co, nie masz rąk? Nie możesz sam sobie nalać mleka? Diana, to co będziemy robić? No, Smajlik, możemy oglądnąć jakiś film. A pocałujesz mnie? Smajlik, nie, nie będę cię całować w moim domu. Dlaczego? Całujesz mnie w szkole. Smajlik, to w szkole, w domu jest zupełnie inaczej. Diana, śpię u ciebie, wiesz, że pokłóciłem się z mamą i tatą, nie mogę dzisiaj wrócić do domu. Dobrze, Smajlik, tylko możesz nie krzyczeć, pościelę ci łóżko w pokoju dla gości. Dobra, dokończę potem ciasto, chodźmy obejrzeć film. Smajlik, a wybrałeś, jaki film obejrzymy? Nie, coś wybierzemy. Tylko proszę, bądź cicho. Mogę u ciebie wziąć prysznic? Smajlik, no co ty, jaki prysznic? Rany, no miałem dzisiaj trening, mam spać brudny. Smajlik, czy możesz przestać? Jeszcze jedno słowo i wysyłam cię z powrotem do domu, do mamy i taty. Chociaż się spotykamy, to nie zapominaj, że jesteś to gościem. Co ja takiego powiedziałem? Dobra, chodźmy obejrzeć film. A, już rozumiem. Muszę zrujnować ich romantyczną randkę. A niech to, Smajlik, widziałeś to? Tak się boję, dlaczego mnie nie pocałujesz? Nie, Smajlik, czekaj, jesteś w moim domu. Halo, cheerleaderki? Diana mnie poprosiła, żebym zadzwoniła i zaprosiła was do naszego domu. Tak. Browasty też może przyjść. Aha, Dianie się nudzi. Tak, dobrze, do zobaczenia. No co, Diana? To już twój koniec. Czemu ona nie ucieka? Po co poszła do tej piwnicy? Ja nie wiem, Smajlik. Słyszałeś to? Nic nie słyszałem. Twoja siostra śpi. Nie martw się. No i co? Mówiłam wam, że Diana nas zaprosi. Jana, nie wiem. A dlaczego ona nas nie zaprosiła? Jestem głodny. Tak, zjemy sobie coś i obejrzymy jakiś film. Diana, czy to twoi rodzice przyszli? Dziewczyny? Browaste? Co wy tutaj w ogóle robicie? Diana, dzięki, że nas zaprosiłaś. Byłam już zmęczona siedzeniem w szkole. Zgadzam się, Jana. Ty sobie poszłaś, a my nie mogliśmy. Diana, masz coś do jedzenia? Diana, dlaczego nie powiedziałaś nam, że tu idziesz? Smajlik, wyłaś, to nie rodzice. Dziewczyny, a jak to się dostałyście? Jak to dojechałyście? Rany, dobrze, że nie jesteście rodzicami. Diana, mieszkasz tak daleko. Wzięliśmy taksówkę i przyjechaliśmy do ciebie. I tak, Diana, nie mamy pieniędzy na drogę powrotną, więc śpimy u ciebie. O, dzisiaj będzie fajna zabawa. Wiecie co? Jestem w szoku. Jesteście naprawdę niepoważni. Wchodźcie. Diana, co to znaczy? Smajlik, nie słyszałeś, że nie mają pieniędzy, żeby wrócić do domu? Wszyscy będą tu spać. Jutro wszyscy razem pójdziemy do szkoły. Niech sobie idą. Dobra, ja idę do kuchni. Nie mogę już tego znieść, taki jestem głodny.
Diana, co to ma być? Co tu robiłaś ze Smajlikiem i dlaczego nie powiedziałaś o tym swojej najlepszej przyjaciółce? Jana, ty źle to zrozumiałaś. Po prostu Smajlik pokłócił się z mamą i tatą, więc dziś wieczorem śpi u mnie. Diana, rozumiem, ale dlaczego masz przede mną tajemnicę? Jana, przepraszam, Smajlik powiedział, żebym nikomu nie mówiła. O, tego ciasta nie lubię, ale banana sobie zjem. A to czyje jedzenie? Brawiasty, co tu robisz? Swoją drogą jadłem ciasto i piłem mleko, nie było kiełbasek. Diana, wlej mi trochę mleka. Smajlik, zjadłem już jajecznicę i kiełbaskę. Dobra, tylko nie róbcie tutaj bałaganu. Moi rodzice wracają rano do domu i nie mogą się dowiedzieć, że tu byliście. Chłopaki, nie jesteście u siebie, jesteście w gościach. Nie powinniście grzebać w cudzej lodówce. Nie jesteśmy w gościach, tylko u przyjaciółki. Bądźcie cicho, moja siostra śpi. Diana, twoja siostra tu jest? Tak, więc siedź cicho, jak powie rodzicom, to Diana będzie mieć kłopoty. Dobra, zdecydujmy, kto gdzie będzie spał. Ja śpię w pokoju Diany. Jana, a czy musimy spać? Nie przyszliśmy tutaj, żeby się wyspać. Możemy oglądnąć jakiś film, ale nie możemy w nic grać, bo moja młodsza siostra śpi. Jeżeli ktoś z was ją obudzi, to ona zadzwoni do rodziców, a oni natychmiast tutaj przyjadą. Jasne, Diana, wiesz, że jestem najcichszy. Browasty! Stop! Czyli będziemy się tutaj nudzić? Nad, jeżeli chcesz się bawić, jedź do domu. Zabawa dopiero się zaczyna. Musimy tutaj zaprosić jakichś innych chłopaków. Halo, futbolista Dima? Czy ty możesz zaprosić chłopaków z 10 G i dziewczyny z 9 A? Dianie się tak bardzo nudzi. Jak to gdzie? W domu Diany. Dima, no weź tyle nie mów. Diana na ciebie czeka. Niespodzianka! A wy co tu jecie? Ja też jestem głodny. Dzięki za zaproszenie, Diana. Dobrze, że o nas nie zapomniałaś. Diana, zaprosiłaś ich wszystkich? Jestem taki głodny. Ja też. Dobra, oni jedzą ciasto, to się z nami podzielą. Nie no, żartujecie sobie? Kto was tutaj zawołał? A ciasto jest na jutro, na śniadanie. Serio, co wy wyprawiacie? Dlaczego tu w ogóle jesteście? Dokładnie. Szkolny autobus podjechał pod zły adres? Diana, jest popcorn serowy? Nie, Dima. Nie ma serowego popcornu. Diana, Patryk i ja śpimy u ciebie. Masz jakiś pusty pokój? Żartujecie sobie? Jest już tutaj Browasty, Smajlik i cheerleaderki, a wy wszyscy wracacie do domu. Diana, nie ma mowy, przyjechaliśmy tu autostopem. Tak, Diana, jak mamy wrócić do domu? Chcesz nas tak zostawić? Mam! Lody tiramisu, ktoś chce trochę? I tu jeszcze jedne. Ja lodów nie jem, ale może są jakieś pierogi. Kto nie lubi lodów? Dziewczyny, mamy lody. Mamo, idę się napić wody. Mamo, ja też cię kocham. Cicho, cicho, bądźcie cicho. Mamo, mamo, wiesz co? Ja weszłam do kuchni i wiesz co zobaczyłam? Cicho, cicho, cicho. Imprezę. No i co, Diana? Udała ci się impreza? Dana, czekaj, wyjaśnię ci to. Nie zaprosiłam ich wszystkich. Oni sami tutaj przyszli. Diana, a Smajlik? Jego też nie zaprosiłaś? Nie, on przyszedł z nimi. Diana, ty mnie okłamujesz? Wszyscy przyjaciele Diany, wracajcie do domu. Dana! Słyszeliście? Wracajcie teraz do domów. Smajlik, to było też do ciebie. Albo zaraz zadzwonię do taty. Dana, mówiłem ci, że jesteś super dziewczynką. Proszę, nie dzwoń do taty. Smajlik, raz, dwa... Dobra, rozumiem, papa, wszyscy. Smajlik, powodzenia, mam nadzieję, że dogadasz się z rodzicami. A wy co tu robicie? Trzy! A niech to, co tu się stało? Papa! Diana, czy jest coś, co chcesz mi wyjaśnić? Dana, przyznaj się, to ty to zrobiłaś. Diana, nie możesz zapraszać swoich chłopaków do domu bez pozwolenia. Dana, do spania! Raz, dwa... Halo, mamusia? Dobrej nocy! Zostawcie lajki i trzymajcie kciuki, żeby Dana nic nie powiedziała rodzicom. Do zobaczenia!